Dzień dobry, Basiu. Miło Cię Dzień dobry. Widzieć. Mi również. Ciebie też miło widzieć. Witam Cię. Witam. Basieńko, dzisiaj spotkanie z Tobą, ale tak naprawdę dla Twojej córki, Lenki. Tak. 14-letniej. Zgadza się? I powiedziałeś, że nie chcesz i nie chcesz przedstawiać punktu. Nie chcę, nie będę przedstawiała punktu. Dobrze, to w takim razie wiesz, co robić. Wyłącz mikrofon na Skype'ie. My Cię nie słyszymy. O, świetnie. Darku, weź parę głębokich oddechów i pozwól ciało opaść całym ciężarem. Pozwól na relaks całego ciała i na relaks umysłu. Za chwilę policzę od 5 do 1. Ty w tym czasie będziesz jeszcze bardziej relaksował umysł i ciało. 5, 4, 3. Dwa. I 1. Za chwilę, Darku, policz od 1 do 3, a na 3 staniesz przed ciałem subtelnym Basi. 1, 2 i 3. Widzisz Basię? Tak. Sprawdziłeś, czy to jest nasza Basia? Tak. Świetnie. Powiedz mi tak skrótowo, jak Basia wygląda? Lekko przychylona do przodu. Z takim lekkim niepokojem. Dobrze. Czy Basia Cię rozpoznała? Tak. Super. Zapytaj Basię, czy ten lekki niepokój, to lekkie przechylenie do przodu może nam przeszkadzać w sesji? To ona nie chce przeszkadzać. Nie chce. Dobrze. To w takim razie, jeśli jest w niej taka zgoda, to chciałabym, żeby zebrała ten niepokój z siebie. I jak to zrobić? Na 1, 2 i 3. I niech to zneutralizuje. Powiedz mi, czy w momencie, kiedy zebrała ten niepokój, to przychylenie wróciło do normy, czy dalej jest pochylona do przodu? Wróciło do normy. Świetnie, dobrze. Zapytaj Basię, czy będzie coś, co może nam przeszkadzać w sesji jeszcze, czy jest gotowa? Jest gotowa. Świetnie, dobrze. To poproszę w takim razie, żeby nas zaprowadziła do Lenki, do swojej córki. Na 1, 2 i 3. Jesteśmy? Tak. Poproś Basię, żeby sprawdziła, czy to jest jej córka, czy to jest DNA Lenki. Tak. Super. To w takim razie powiedz mi, Darku, jak widzisz Lenkę? Siedzi nad takim niewielkim stołem w środku lasu i jest w złym stanie emocjonalnym. Cała jest rozdygotana, taka. Bardzo dużo jest takich lęków, obaw, tak jakby coś miało się wydarzyć. Bardzo mocno jakby odczuwa wewnątrz siebie te emocje. I z jednej strony też to odczuwa, a z drugiej ten staw jakoś ją przyciąga, jakby ten, jakby czuła, że ten staw chce, żeby ona tam weszła. Tylko, że ona czuje, że jak wejdzie, to się utopi. Okej.
Poproś Basię, żeby wytłumaczyła Lence, dlaczego jesteśmy. Dlaczego nas przyprowadziła do niej. Niech Basia zapyta, czy Lenka zgadza się na to, żeby popracować podczas tego spotkania. Tak. Dobrze. Czy Lenka chce, żeby mama była z nią cały czas? Tak. Super, dobrze. Dobrze. W takim razie, Darku, sprawdź, co to za energia jest w tym stawie. Jakieś takie lęki, które były w Lence. Które też tam się jakby zgromadziły. Nie, i nie tylko jest ta, nie tylko te emocje są w niej, ale też na zewnątrz, powodując, że ona te emocje czuje jako zagrożenie z zewnątrz. I jest poczucie, że takim stawem może być jakakolwiek sytuacja. Gdzie ona zobaczy, w jakiej sytuacji te swoje emocje i to ją wprawi w jakiś właśnie, jakiś taki trudny stan. A co powoduje, że tak jakby chciała wejść do tego stawu, ale wie, że nie może, bo się utopi? Co no powoduje? To sytuacja wtedy ją wciąga. Aha. Dobrze. Zapytaj w takim razie Lenkę, czy może się oddalić trochę od tego stawu? Nie chcę. Nie chcę? A bo dlaczego wtedy nie? Las ją przejmie rolę tego stawu. Las jest bardzo blisko? No, ten staw jest w lesie, tak. Dotknij, Darku, któregoś z drzew. Powiedz mi, jaką wibrację, co czujesz, dotykając tego drzewa? Napięcie takie lękowe. Dobrze. Sprawdźmy w takim razie, czy jest jakiekolwiek jeszcze połączenie między Lenką a tym stawem, Lenką a tym lasem. Czy jest w Lence coś, co powoduje to połączenie? Emocje takie, które są w poszczególnych tych elementach, tam się pojawiają. Wtedy to, co jest w Lence, zaczyna reagować z tym, co jest w drzewie, czy w czymś innym, cokolwiek by tam było. Można jakby się to zmieniło, postawić tam można by było cokolwiek. Jeśli miałoby to ten wzorzec, to Lenka wtedy tam zauważy te emocje, odczuje je. Zapytaj Lenkę, czy w takim razie czuje jeszcze coś w sobie, oprócz tych emocji, coś, co może do niej nie należeć, jakiś implant, jakiś fragment technologii, który być może też powoduje, że jest to wciąganie lub takie przyciąganie większe. Czy czuje coś w sobie obcego? Lenka? Nie czuję. Nie czuję. Jest bardzo pochłonięta tym stanem. Zapytaj Lenkę, czy pozwoli, żebyś ty spojrzał na jej ciało. Żebyś zeskanował. Chyba nie chcę. Nie chcę. Zacząłem mdlić tymi emocjami. Okej, dobrze. Gula w niej urosła taka. Okej, dobrze. Czy te emocje to w większości w tym momencie to są lęki? Czy teraz jak jeszcze? To zaczęło rosnąć, to już w sumie nie wiadomo, co to było. To już było obciążenie po prostu, ale ręki były cały czas odczuwalne, ale bardziej na zewnątrz jej ciała, a w środku to narosło do obciążenia, którym też był lęk, ale już nieodczuwalny, tak jak wcześniej.
Zapytaj Lenkę, czy potrafi zebrać cały ten lęk i to obciążenie. Nie, nie potrafi. Nie potrafi. Darku, możesz jej pomóc? Zebrać ten lęk i zapytaj się, czy możesz to zrobić. Tak, żeby jej było lżej. Odpowiada? Tak. Co mówi? Że tak. Że, ma. Że tak. Dobrze. Okej. Okay. To w takim razie, Darku, ja policzę do trzech, a ty zbierzesz całe to obciążenie, cały lęk. 1, 2 i 3. I do portalu. Zneutralizuj to. Powiedz mi, czy coś się w niej zmieniło? Czy jest mniejsze obciążenie? Tak, jest mniejsze. Aha. Zapytaj, czy teraz możesz sprawdzić, zeskanować jej ciało. Jest dotykowo. Nie. Też nie. Co w takim razie nie pozwala na to, żebyśmy sprawdzili? Co jest jeszcze w lęce, co blokuje taką decyzję? Niechęć do tego. Niechęć do tego. Zapytaj Lenkę w takim razie, na czym ta niechęć jest zawieszona. Ona sama może sprawdzić. Niech dotknie tej niechęci. Nie chcę, żeby ją dotykać. No nie, nikt jej nie będzie dotykał. Niech ona sama sprawdzi. Nikt nie będzie Lenki dotykał bez jej zgody. Czy może sama sprawdzić, na czym przyklejona jest ta niechęć? No. Ją czuję. Co czuję? Ją czuję, tak? Aha. Zapytaj w takim razie Lenki, czy mama może zeskanować Lękę i sprawdzić bezdotykowo, bez dotykania. Sprawdzić, czy są jakieś elementy, które do niej nie należą, a które mogą ją mocno blokować. Czy Basia może to zrobić? Nie. Też nie. Dobrze. Okej. Okay. Darku, w takim razie mam do ciebie prośbę, żebyś wyszedł z tej przestrzeni i spojrzał na tę przestrzeń z zewnątrz. Powiedz mi, czy są jakieś połączenia z czymś lub kimś na zewnątrz przestrzeni Lenki. Tak. Co tam widzisz, co czujesz? Takie coś, co nie wiem, do czego porównać, a co otacza z każdej strony tą przestrzeń, powodując takie odczucie, że jakby była w kuli Lenka, ale w ten sposób się to wydaje, że takie elementy jak przewody w formie, może ułożone w formie jakichś takich korzeni, oplatają ją w 360 stopni, tworząc poczucie, że jest w kuli i zbierają te emocje z niej, z tej przestrzeni. Dosłownie tak jakby wisiały nad tą przestrzenią i były takie wyczulone na emocje. Jeśli ona się pojawia, to tak jakby podłączały się do tego, czy wchłaniały to. I później taka konstrukcja rosła, tak jakby cały czas zgęstniała ta struktura nad lęką, jeszcze bardziej jakby zamykając w tym. Dobrze. Czy te korzenie gdzieś przenoszą dalej te emocje, lęki? Głównie rosną i magazynują je, ale część tak, część jest na zewnątrz wyciągana, wynoszona. Dobrze, sprawdźmy, kto ją wynosi lub przenosi i dokąd trafia. Do gadów trafia. Do gadów. Dobrze. Gdzie znajdują się gady?
Gady są zupełnie w innym miejscu. Na takiej płaskiej powierzchni mają tam jakieś swoje siedlisko takie. Dobrze. Dużo jest tych gadów? Dużo. Dużo. Czy są te, które są bezpośrednio połączone z Lenką? Tak. Ile tych połączonych jest? Trzy. Trzy. Dobrze. A kto jest szefem wszystkich szefów? Jeden z tych trzech. Z tych trzech, tak? Okej. Dobrze. Okej, dobrze. W takim razie chcesz, byś zbliżył się do przestrzeni Lenki. Spojrzał jeszcze na tą oplatającą strukturę, która pęcznieje od emocji Lenki, a część przenosi gdzieś dalej. Powiedz mi jeszcze, co gady robią z tą częścią, którą dostają, biorą. Nażerają się w większości, a resztę magazynuje się w tych, no, tych, w tym czymś, co do korzeni jest podobne. I to przenosi się i do gadów, i roznosi się po jakichś takich właśnie przestrzeniach innych, gdzie są inne istoty. To cały czas jakby rośnie, pęcznieje. To jakby cały czas jakieś struktury rosną, coraz więcej tej energii się tam zbiera. A gady wykorzystują tylko jakąś część, a reszta po prostu tam rośnie, namnaża się. Czyli część jest jakby współtworząca tą przestrzeń, tak? Te korzenie pęczniejące. Powiedz mi, czy jest tylko Lenka w tej strukturze, czy jeszcze widać inne istoty ludzkie? Lenka jest w tej strukturze, która ją otacza, tak. A czy obok coś jeszcze jest? Lub gdzieś dalej? Tak. Co jest połączone tymi korzeniami? Powiedz mi, ile jest takich struktur w przestrzeni. To tworzy jedną taką później już ogromną strukturę z takimi wyżłobieniami, gdzie są istoty. Tych istot jest około 50 tysięcy. Dobrze. Dobrze. To wracamy w takim razie do Lenki. Na 1, 2 i 3. Poproś Lenkę, żeby pokazała nam, gdzie jest jej energia, która jest poza nią. Może pokazać? W tych korzeniach i tam, gdzie gady są. Ja wiem, ale chodziło mi o to, żeby Lenka mi pokazała. To jest raz. A drugie pytanie jest takie, jeśli już widzi, że jest to jej energia poza nią, poza jej ciałem subtelnym, chciałabym, żeby wykasowała tą energię. Może to zrobić? Nie wiem, czy może. Patrzę tak. Zapytają, czy ty możesz wykasować tę energię. Tak. Darku, na 1, 2 i 3 wykasuj. Coś się zmieniło w Lence? Tak. Co rozprężyło się w tej przestrzeni. Okej, dobrze. Zapytają teraz, czy teraz można sprawdzić, albo ona może sama sprawdzić, czy ma w sobie jakieś obce elementy. Tak. Dobrze. Ja policzę do trzech. One jej się pokażą wszystkie, te, które nie są wyprodukowane z jej energii. 1, 2 i 3. Powiedz mi, co tam widzisz, Darku. Takie w ciele ma takie struktury, tak jakby na nawlec coś, na żyłkę, czy na coś, na jakąś nić. To wygląda tak, jakby w kanałach energetycznych
czy w żyłach na przykład, jeśli patrząc na ciało fizyczne, porobiły się takie skrzepy i to jest w ciele lęki w taki sposób, że to są jakieś takie elementy, które tworzą bardzo dużo blokad w przepływie energii, no bo są właśnie w kanałach energetycznych. One są w ciągłym ruchu i taka zmienność przepływu energii jest, ale w momencie, kiedy ta energia była w takiej formie emocji, które ona przeżywała, to jakby one się naciągały, te elementy, i właśnie ten stan był taki, że ją zamykał w tej emocji. A jednocześnie stawało się to bardzo takie aktywne, czy wręcz aż nadaktywne, i zachowywało się jak antenonadajnik, które właśnie czuło w przestrzeni podobne wibracje. I wtedy w lęce się wykształcało takie poczucie, że jakaś sytuacja na zewnątrz jest jakaś taka trudna, tak jak ten staw czy ten las. Dobrze. To teraz już uświadomiła sobie, że ma takie elementy. Czy jest coś oddzielnego w głowie, czy to też są te takie pseudoskrzepy blokujące, ruszające? To są takie twarde elementy, tylko nie wiem, jak opisać inaczej. Karaliki takie? To ani jedno, ani drugie nie jest dosłowne. Nie, no wiadomo. Czyli one są w ciągłym ruchu i w zależności od pewnej sytuacji układają się w takim miejscu. One reagują, jakby na przykład mieć taki sznurek. Załóżmy, że byłby to sznurek i on jest giętki taki. I jak on zareaguje, to się po prostu jak drut, naciągnie się aż tak. A że są tam nawleczone jakby takie elementy, czy przyczepione, to wtedy to ustali jakąś blokadę w przepływie energii w jej ciele. Dobrze. Zapytaj w takim razie Lenkę, czy chce, żeby one były aktywne, czy chciałaby je wyłączyć? Chciałaby wyłączyć. Dobrze, to wystarczy jej decyzja, jej intencja. Może to teraz zrobić na 1, 2 i 3. Wyłączyć działanie tych elementów. Czy coś się w lęce zmieniło? Tak. Co się zmieniło? Zimno. Dobrze. Powiedz mi jeszcze, czy w takim układzie, kiedy te elementy nie działają, czy jest w dalszym ciągu takie przyciąganie do tego stawu albo do lasu? Nie. Nie ma. Dobrze. Okej. Poproś Lenkę w takim razie, żeby wypchnęła teraz te elementy, żeby one po prostu wypadły z jej ciała, a będę chciała, żeby w tym samym czasie podniosła swoje wibracje. Tak, żeby takie ciepełko się wypełniło w jej ciele. Może to zrobić? Tak. Na 1, 2 i 3. Wypycha elementy i podnosi swoje wibracje. Powolutku, powoli, z takim ciepełkiem wewnętrznym, z takim odczuciem bliskości do siebie. Niech to zrobi, niech podniesie sobie częstotliwości. Niech się wypełni tym. Powiedz mi, jak się teraz czuję? Lepiej. Dobrze. Czy coś się w przestrzeni zmieniło? Wydaje się, że optycznie się powiększyła. Przynajmniej takie odczucie jest. Nie, nie, nie ściska jej tam w tym. Dobrze. W przestrzeni, tak jak wcześniej. Kiedy wykasowałeś energię, jej energię poza nią, czy ta energia z tego stawu zniknęła, z lasu? Tak, została wykasowana. Okej, dobrze. No dobrze, zapytaj w takim razie Lenkę, czy chce zobaczyć, do czego była używana jej energia. Czy już to sama dostrzegła? Tak, widzisz. Już widzi. Dobrze.
Czy jest gotowa na to, żeby przywołać te gady, które doprowadziły do tego, że stała zamknięta w takiej przestrzeni? Niech ich wezwie. Na jeden, dwa i trzy. Wszystkie te trzy gady. Zjawiły się? Tak. Powiedz mi, jak Lenka zareagowała na nie. Wiem, że już je widziała, ale czy teraz, kiedy są tu w tej przestrzeni, jest jakaś reakcja z jej strony? Co czuję? Nic nie czuję. Dobrze. Jeśli chce, Lenka może teraz wypróbować swoją moc i na przykład je zmienić, zmniejszyć. Może sobie już potrenować teraz. Zmniejszyła? Tak. Czy ma jakieś pytania do gadów? Nie. Nie. Powiedz mi, Darku, czy wyczuwasz w Lence obojętność? Tak, bo ogromna. No właśnie. Sprawdźmy w takim razie, dlaczego jest ta obojętność. Czy ona jest w stosunku tylko do tych gadów, czy generalnie jest wypełniona obojętnością? Bardziej ogólnie jest wypełniona. Ogólnie. Tak też mama powiedziała, że ma takie wrażenie, że Lenka jest obojętna. Zapytaj Lenkę, dlaczego jest obojętna. Czy wie dlaczego? Nie widzi w tym wszystkim sensu. W tym wszystkim, czyli w czym? We wszystkim. W tej pracy dzisiejszej? We wszystkim. Okej. Dobrze. Czy z tego też, dlatego mówi o sobie, że jest aspołeczna? Zadaję jej to pytanie. Wydaje się, że tak. Tak jakby nie było tam jakichś elementów, które by ją ekscytowały. Wręcz czuję odrzucenie, czy obojętność, ale wcześniej wydaje się, że czuła, że to się wytworzyło, przetransformowało z pewnego rodzaju ataków, zagrożeń, jakichś takich podejścia, które z nią nie było zgodne, takiego osamotnienia, czy ocen. I stąd ta obojętność, to wydaje się, że w jakiś sposób pomaga. Dobrze. Sama o sobie powiedziała, że ma strach przed innymi ludźmi. Szczególnie przed niektórymi wydaje się, że może mieć. Okay. Może przed wszystkimi nie tak samo. I nie przed wszystkimi ma, bo tak to się to odczuwa, ale przed niektórymi może mieć większy. Czy ten lęk przed innymi ludźmi, jak sama powiedziała, może być na przykład przed jej eks-przyjaciółką, która ją zawiodła? Tak, ale to jest też wynik tego, że to jest kolejne potwierdzenie, że ludzie tacy są. Więc lepiej, że trudniej jej się angażować, bo tak jakbyś spodziewała się, że znowu się obróci ta jej otwartość, którą w sobie znajdzie, przeciwko niej. Okej, dobrze. To poprzez to zamykanie siebie też wynikają problemy z komunikacją? Tak, bo ona w tej przestrzeni, jak była, no to rosły w niej emocje i uniemożliwiały jej komunikację. Prawie że w 100% w pewnym momencie, jak ona jest w takim stanie, to te emocje nie pozwalają jej na komunikację. Tak jakby nie potrafiła tego wyrazić. Mama Basia powiedziała, że w zasadzie Lena obawia się powiedzieć cokolwiek, zareagować. Nawet czasami mama ją prosi, żeby krzyknęła. I właśnie Basia to określiła, że tak jakby był brak emocji na zewnątrz. Wszystko na zewnątrz, w środku. Tak, ale w środku olbrzymia tak, ilość emocji. Tak. Okej, dobrze. Dobrze. Basia
Lenka wykasowała, ty wykasowałeś w zasadzie energię, która była poza. Sprawdźmy teraz, czy jest energia, która miała odwrotny kierunek, która przychodziła do Lenki. Tak, pewne takie, no to co w tych elementach, czy w tych gałęziach, drzewach, w tym stawie, to były elementy, które dawały jej wzmocnienie tych emocji, które Emocji. w sobie miała, czy tam widziała jakieś inne może nawet elementy. Poproś w takim razie Lenkę, żeby wykasowała też te emocje, te energie, które nie są jej, a które przyszły z zewnątrz. Może to zrobić? Tak. Na 1, 2 i 3 już. Okej. Jak się teraz Lenka czuje? Cały czas jest obojętna? Trochę bardziej zaczyna być zaangażowana, ale obojętność jeszcze jest. Jest obojętność. Zapytają, czy chce zatrzymać tę obojętność, czy chciałaby ją może przetransformować w coś innego, albo po prostu wykasować. Chcę trochę zostawić. Chcę trochę zostawić. Dobrze, to tę część, którą chcę zostawić, niech sobie zostawi, a resztę może usunąć, albo może ją zamienić w taką radość. Chce to zrobić? Tak. No to fajnie, to na 1, 2 i 3. Niech wymieni to, co jest tam do wykasowania, niech to przetransformuje właśnie nawet w taką lekką radość. Może ją sobie później podkręcić, jeśli będzie chciała, żeby poczuć trochę więcej tej radości. Zostawia sobie trochę obojętności, rozumiem to. Być może później nam się uda jeszcze nad tym popracować, ale zobaczymy. Zapytaj Lenkę jeszcze, czy czuje w sobie jakieś blokady, na przykład przekonaniowe? Tak, tak. Na pewno takie ma. Dobrze, dobrze. To w takim razie poproś Lenkę, żeby sobie otworzyła, albo jeśli będzie chciała ciebie poprosić o to, żebyś otworzył taką przestrzeń neutralną i będę chciała, żeby tam Lenka weszła do tej przestrzeni. Może wyjść z mamą, jeśli chce. Mama może też tam sobie usunąć to, co będzie chciała. Na 1, 2 i 3. I chciałabym, żeby tam usunęła wszelkie blokady, które czuję w sobie, które mogą być wzorcami, mogą być przekonaniami, albo takimi schematami myślowymi lub programami. Niech to wszystko usunie. To się zneutralizuje, rozpuści. Na 1, 2 i 3. Zrobiła to? Tak. Jak się czuje? Jest taka spokojna. Ale dalej trochę obojętna. No wiemy, zostawiła sobie troszeczkę tej obojętności. Podejrzewam, że jako taki wentyl bezpieczeństwa sobie zostawiła. Okej. Czy są jeszcze jakiekolwiek połączenia między nią a gadami? Nie. Dobrze. Zapytaj Lenkę w takim razie, czy jest... ma dostęp do swoich wspomnień. Czy mogłaby nam pokazać, kiedy w przeszłości coś się wydarzyło, co ma konsekwencje właśnie w takim zamknięciu jej? Nie, ona chce o tym zapomnieć. Chciałaby o tym zapomnieć, dobrze. A zapytaj ją, czy chce wyjść z tej przestrzeni. Opuścić tę przestrzeń. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobrze. Co ją jeszcze trzyma? Zapytaj Lenkę. Co trzymają w tej przestrzeni? Chcę być tutaj. Bo teraz jest lepiej. To jest tak jakby poczuła się lepiej i teraz zaczyna jej więcej pasować. Ale chciałabym, żeby Lenka zrozumiała, że obecność gadów, a ten być może mały fragment obojętności, który sobie zostawiła, będzie ją trzymał w tej części. A obecność gadów może się znowu rozwinąć w jakiś sposób
emocji, które nie będą dla niej dobrymi emocjami. Będzie podsycało być może jakieś lęki, być może jakąś panikę, niepewność. Ja rozumiem, że teraz to miejsce jest przyjaźniejsze. Jest jej łatwiej w tym miejscu być, bo nie czuje takiego zagrożenia. Ale chciałabym, żebyś ty jej wytłumaczył i Basia też może jej wytłumaczyć, że sprawdzenie, kiedy to się wydarzyło, na jakim poziomie, jak się zatrzymało w pamięci komórkowej, jest bardzo ważne, bo próbując wyczyścić, a ja tym samym uwolnić swoje ciało subtelne, potrzeba jest dotarcia do tej pamięci komórkowej. Czy Lenka to rozumie? Tak. Czy teraz pozwoli nam przypomnieć sobie o tamtych wydarzeniach? Nie. Nie. A wyjdzie z tej przestrzeni, czy cały czas chce być w tej przestrzeni? Chcę być. Chcę zostać w tej przestrzeni. Dobrze. Dobrze. Zapytaj ją w takim razie, czy ty możesz spojrzeć na jej linię czasową i przypomnieć, zobaczyć, co takiego się wydarzyło? Nie. Też nie. Oj, ktoś nam przeszkadza trochę. Dobrze, to okej. A czy mama może spojrzeć na linię czasową? Nie. Też nie. Zapytaj Lenkę, co takiego się wydarzyło? Nie musi opowiadać dokładnie co, ale co spowodowało, że ona się boi wyjść z tej przestrzeni? Nie boję się. Nie boi się? Dobrze. To w takim razie, Darku, wykreuj teraz jakiś ekran, nieduży ekran. Chciałabym, żebyś pokazał Lence, jak się będzie czuła, kiedy wyjdzie z tej przestrzeni. Nie musi wychodzić, ale może zerknąć na to, jak będzie wyglądała, jakie będą jej reakcje, jak się będzie czuła. Chce tego? Możemy to zrobić? Nie. Ona się zaczyna mocno irytować. Irytować. Skąd ta irytacja? Dlatego, że czuję, że, że traktuje się ją, że jest jak była głupia. Nie. Dobrze. Poproś Lenkę w takim razie, żeby chodzi teraz... Chodzi o to, że jeśli ona mówi, że czegoś nie chce, że nie chce czegoś przywołać, a później słyszę raz, to Darek niech czy może sprawdzić, czy mama, to czuje się, jakby była, jakby ktoś ją, nie, może nie, że manipulował, ją to wkurza, że mówi nie, a ktoś chce innymi drzwiami wejść i to zrobić. Później chce jej pokazać, jak się będzie czuła. Ona nie wie, jak się będzie czuła, ona może różnie się czuć. I taka informacja z zewnątrz, która przychodzi, powoduje, że ona odczuwa to, jakby ktoś mówił do niej, jak do niedorozwiniętej istoty. Dobrze. Nie jest niedorozwiniętą istotą, powiedz jej. I nikt nie chce zrobić z niej cokolwiek ośmieszającego, na pewno. Chciałabym jej tylko pewne rzeczy pokazać. Skoro nie chce tego nam pokazać jako obserwator z pewnej perspektywy, to ja chciałabym jej pokazać, jak to wygląda, kiedy uwolni się od pewnych obciążających emocji. Jeśli teraz może zerknąć do swojej pamięci komórkowej i zobaczyć, najłatwiej będzie sprawdzić tylko w jednej komórce, może do tego użyć mikroskopu elektronowego i zajrzeć do tej komórki i zobaczyć, czy w takiej komórce ma obciążenia, które powodują tak głębokie jej odseparowywanie się, tak głębokie odczucie tej obojętności. Ona już nie jest obojętna, ona jest wkurzona. Wkurzona, dobrze. To w takim razie, czy zerknie na tę komórkę? Czy zobaczy? Zobaczy,
z jednej strony będzie miała komórkę, która jest tak zwaną komórką prawidłową, a obok zobaczy komórkę swoją i zobaczy, porówna, czy w jej komórce są takie obciążenia, które mogą ją blokować. Może to zrobić? Rośnie w niej taka złość, której ona się chyba sama boi, aha, bo wie, że do tej pory dosyć dobrze kontrolowała to, ale boi się, że przestanie. Zapyta ją, czy ta narastająca złość, czy chce ją zniwelować, czy chce ją zneutralizować, usunąć. Zapytaj. Bo taka złość będzie ją bardzo obciążała. No, trochę inaczej to na to patrzę. W sensie takim, że ktoś się wkurza, a później mówi, że to jej szkodzi, ta złość, i żeby się z tym, czy chce się z tym poradzić. Ona tego nie chce czuć, ale nie chce, żeby ktoś podsycał w niej te emocje. Tak czuję. Dobrze. Dobrze, to zapytaj w takim razie Lenkę, co chciałaby zrobić. Tak, żeby nie czuła, że ktoś próbuje w niej zniecić tę złość. Co chciałaby zrobić? Żeby przestać ją pobudzać w kierunku złości. Dobrze. To jak mam to zrobić? No, przestać to robić. Dobrze. Ja przestaję to robić, ale teraz chciałabym, żeby w takim razie inicjatywę przejęła Lenka i powiedziała mi, co ona chce zrobić. Ona się wtedy uspokoi, bo nie będzie pobudzana, nie będzie odczuwała tego. Dobrze. No to czy ma jakąś propozycję w takim razie? Tak. Jaką? Przekazała tą propozycję. Czy to jest... W takim razie chce, żebyśmy wyszli z tej przestrzeni, z jej przestrzeni? Tego nie powiedziała. Aha. Co to chce, żebym zrobiła? Żebyś ty zrobił? Żeby nie żebyśmy zrobili, tylko żeby przestać to robić. Czyli... To co? Zostajemy w przestrzeni i po prostu pobędziemy sobie? Czy jak? To naprawdę ją irytuje. No dobrze. To w bardzo. Takim razie... Ona jest bardzo mocno i tutaj aż po prostu aż piecze ją. To jest coś, co... Jak to wytłumaczyć? Bo to nie można nazwać tego, że ona czuje to jako atak, ale, ale naprawdę czuje się jak kretynka, że ma do siebie jakby do siebie w tym momencie żal, że czy żal, emocje ma do siebie, że nie potrafi, że jest nierozumiana. Bardzo to do siebie bierze. Z drugiej strony ta złość powoduje, że chce przerzucić te emocje na kogoś i rozładować, nie wiem, zabić wręcz. Dosłownie to, to rozpieranie w sercu, jakby ona się tego boi, nie ze względu, że te emocje są, tylko ze względu na to, co te emocje mogą zrobić. Ona tego się boi. Ona to kontrolowała zawsze, wydaje się, bo kiedyś być może tego nie była w stanie skontrolować i zna konsekwencje tego, co może się stać. To jest dla niej bardzo trudna sytuacja. Dobrze. To mam taką propozycję, pytanie do Lenki. Czy otworzy sobie teraz neutralną przestrzeń, wejdzie do niej i spróbuje sama rozładować to napięcie. Może to być krzyk, może to być wrzask, może to być, nie wiem, jakaś chęć walki, tak żeby umiała po prostu wyładować to wszystko. Czy
czy chce to zrobić? Ona chce się uspokoić, ona wie, jak to zrobić. Mhm. Chodzi o to, żeby właśnie nie przeszkadzać. Ona to zrobi, mhm. Ona potrafi. Dobrze. Dobrze, dobrze. Zrobi to w tej przestrzeni neutralnej? Nie, ona tu to tu. Zrobi. Dobrze, to w takim razie to niech to robi. Nie będę jej przeszkadzać. Powiedz mi, co robi. Uspokaja się. Dobrze. Świetnie. Okej. Okay. Potrzebuję jeszcze czasu. Uspokoiła się. Prawie. Mhm, dobrze. To jak będzie gotowa, to niech mi da znać. Tobie niech da znać. Powiedz mi, Darku, jako obserwator, co dokładnie robi, uspokajając się? Układa te emocje, wygasza je i faktycznie one przestają jej towarzyszyć. Cała przestrzeń podąża za tym, też się uspokaja. Jest zupełnie taka coraz bardziej neutralna. W momencie, kiedy wygasza te swoje emocje i napięcia, co z nimi robi? Wygasza je. Neutralizuje je w pewien sposób. One zostają gdzieś w ciele, czy już nie ma śladu? Nie czuć ich. Okay. Ale wydaje się, że gdzieś muszą być, albo jakaś pamięć, czy jakaś reakcja, coś, czego ona... Coś, co ona rozumie, czy może odczuć jako zagrożenie. Jako taką natrętność w przestrzeni, że coś się pojawia i ona chce, żeby to odeszło. Bo jak nie odejdzie, to pobudzą się te emocje znowu. Jak odejdzie, te emocje opadają, praktycznie ich nie widać, ale to wydaje się, że jakby miał jakieś takie emocjonalne wzorce, które są takimi czujnikami, nie wiem jak to nazwać, że które potrafią się aktywować albo dać jej, pozwalają ją wejść w stan gotowości przy jakiejś sytuacji, w takiej bardzo uważności, że z tej sytuacji może wygenerować się jakaś sytuacja, która wtedy spowoduje, że te emocje po prostu znowu ją wypełnią. Czyli w dalszym ciągu ma jakieś połączenia. Powiedz mi, to natrętność przestrzeni, tak jak to określiłeś, że ona przychodzi z zewnątrz? Ona widzi to na zewnątrz, ale czuje w sobie. Sprawdźmy teraz, Darku, sprawdź. Pozwólmy Lence być w tej swojej, w swoim procesie, tak jak ona chciała. A chciałabym, żebyś ty sprawdził tę natrętność przestrzeni. Zobaczył z zewnątrz, skąd ona dochodzi. No, z zewnątrz. Mhm. Ona jest na zewnątrz, jest no, to, co na zewnątrz jest, ale kwestia interpretacji. Tego, czy spojrzenia Lenki na sytuację. Każda sytuacja potencjalnie może być dla niej szkodliwa. Może właśnie sprawić, że będzie niekorzystna. I to powoduje właśnie napięcie i taką właśnie blokadę i wypełnienie jej emocjami. Sprawdź z zewnątrz, wejdź z tej przestrzeni, niech ona sobie teraz sama popracuje. Ty sprawdź, czy
to może dochodzić pewien rodzaj impulsu z zewnątrz od tych istot, które są w podobnej sytuacji jak i Lenka. Tej w tej chwili raczej nie, to bardziej jest jakaś forma bardziej przekonania, że sytuacja z pozoru niewinna może się przekształcić w jakąś patologiczną sytuację, albo już bardzo szkodliwą dla niej, niekorzystną. Dobrze, zerknij na Lenkę i powiedz mi, czy już jest uspokojona tak, jak chciała. Tak. Czy zapytaj ją, czy co chciałaby teraz zrobić? Czy coś chciałaby zrobić? Chciałaby w takim stanie być. Pozostać w takim stanie. To jest dobry stan. Tak, ona się teraz czuje w miarę komfortowo. To w takim razie pokaż jej, że teraz jest jej dobrze, ale za moment, za jakiś czas może być ta natrętność przestrzeni, która zarezonuje z jej przekonaniem lub przekonaniami, wzorcami i pobudzi ją od nowa. Tak, ona ma świadomość, wie. Super, dobrze. Czy w takim razie chciałaby się pozbyć tych wzorców i tych przekonań? Tak, ona by chciała. Dobrze. Może sobie otworzyć przestrzeń neutralną, wtedy tam się nam szybciej to zneutralizuje. Może otworzyć? Tak. To super, to niech wejdzie w takim razie do tej przestrzeni neutralnej i po to, żeby to zrobić kompleksowo, po prostu rozpozna wszystkie wzorce i przekonania, które mogą w ten sposób działać, że ta natrętność przestrzeni się w pewien sposób uaktywni w niej. Ja policzę do trzech, a ona je po prostu odnajdzie na jeden, dwa i trzy. I teraz, jeśli taka decyzja jest w niej, może się ich pozbyć. Może je po prostu rozpuścić w tej przestrzeni. Wypuścić wzorce, przekonania, programy. Gotowa? Na jeden, dwa i trzy. Niech to zrobi. Jak się teraz czuję? W dalszym ciągu gdzieś może być to natrętność, ten napór z przestrzeni? Nie, teraz czuję się no taka spokojna. Spokojna. Dobrze. Wiemy, że pozostawiła sobie trochę tej obojętności. Czy chce ją dalej pozostawić w sobie? Tak, ona jej pomaga, ta obojętność, być obojętna do niektórych sytuacji. Dzięki temu właśnie niektóre rzeczy mogła kontrolować. Dobrze. Okej. Czy jest gotowa do dalszej pracy, czy jakie ma podejście do tego? No, takie obojętne właśnie. Obojętne, dobrze. No nie chcę, żeby reagowała w tym momencie, te wzorce i przekonania rozpuściła, więc może będzie chciała spojrzeć na tą komórkę swoją. Zapyta ją, czy chce takie doświadczenie zrobić. Tak, może sprawdzić. Super. To w takim razie niech sobie wykreuje, już teraz będzie doskonale wiedziała, jak to robić, wykreuje sobie ten mikroskop elektronowy i spojrzy na swoją komórkę. Niech ją zobaczy, jak jej komórka wygląda. Obok ma wzór tak zwanej prawidłowej komórki. Niech zobaczy, czy coś jest w jej komórce, co może właśnie powodować pewne reakcje. Niepewność się jakaś włączyła, taka dziwna. Niepewność. Dobrze. Czy Lenka chce usunąć tę niepewność? Tak, chcę być pewna, że wzorzec ten jest prawdziwy, bo nie wiem, skąd ma wiedzieć, że to, do czego będzie porównywać, jest właściwy. To zrobimy skoro inaczej. Było do tej pory, to, co dla niej prawdziwe, było właśnie takie, jakie w niej jest.
Dobrze, to zapytaj Renka, czy może sobie przypomnieć swoją komórkę wtedy, kiedy jeszcze nie była zaingerowana i niezainfekowana. Będzie mogła przyrównać dwie swoje komórki. Może sobie przypomnieć? Tak, to ją przekonuję, bo wtedy wie, że nie będzie to nic podstawionego. Dobrze, ma rację. Ma rację, jest bardzo czujna i tutaj szapoba. Bardzo się cieszę. W takim razie niech przypomni sobie tą komórkę swoją w jej naturalnej, w sobie naturalnej, kiedy nie była nie jeszcze w żaden sposób zaingerowana. I spojrzy teraz na swoją komórkę obecną. Niech je teraz porówna, zobaczy. Niech mi powie, czy jest jakaś różnica. Jest. Co widzi? No, tą komórkę. Tak, to niech mi powie, na czym ta różnica polega. Jest inna, inaczej wibruje. Jest w środku. Są takie puste przestrzenie, ale w takim sensie puste, że nie są obciążone i są w stanie generować częstotliwość, która tworzy później razem z innymi komórkami energię i jej świadomość i jej istotę. Aha. To teraz niech mi powie, która z tych wibracji według niej jest dla niej korzystna? Ta trzecia. Ta trzecia, czyli? Ta jej. Ta jej. Ta jej z dziś, czy ta jej z kiedyś? No tamta, do której teraz porównała. Okej, dobrze, dobrze. Tamta wibruje wysoko. Tak? No tak, inaczej wibruje. Nie jest obciążona, przez to uwalnia energię, światło wręcz uwalnia z siebie. Dobrze, to teraz decyzja Lenki. Czy chce, żeby wszystkie jej komórki właśnie tak wibrowały pięknie, uwalniając cudne jej światło? Tak. Może to teraz zrobić z tego miejsca. Nie musi wcale iść do żadnej przeszłości. Nie musi przypominać sobie jakichś drastycznych wydarzeń. Teraz może to zrobić. Teraz swoją decyzją może wyczyścić te komórki, które ma w sobie i przypomnieć tamto światło, tamtą wibrację zintegrować. Ale przedtem niech wyczyści te komórki dzisiejsze, bo one są zanieczyszczone. Może to zrobić? Tak. Na jeden, dwa i trzy. Coś się zmieniło w Lence? Tak. Okej. Okay. Jak się teraz czuję? No, taki to jest stan błogości, można by było chyba nazwać. Taki dobry stan. Fajny. Mhm. Czy ma w sobie jakąś niepewność? Nie. Czy ma w sobie złość? Nie ma. Nie ma. Czy ma w sobie tą chęć alienacji? Nie. A co się stało z obojętnością? Nie czuć się w tym stanie obojętności. Okej, dobrze. Jest bardziej neutralność do pewnych sytuacji może. I to może przypominać trochę obojętność, ale w innej wersji. To bardziej taka neutralność. Okej, dobrze. Czy może mi teraz powiedzieć, czy była lub jest jakaś przyczyna ezoteryczna częstych zmian nastroju? Tak, to właśnie ta forma pobudzania ją, czy ta kompatybilność z tym, co na zewnątrz, dostrajanie się jakby do sytuacji, znaczy dostrajanie się. Aha. Dostrajanie się do tego, jak interpretowała to, co na zewnątrz. Czasem i było to nieświadome. I wtedy jakaś sytuacja mogła ją wprowadzić w stan na przykład złości. Albo inny stan, albo właśnie głęboko lękowy taki.
To wynikało właśnie z tego, że te elementy, które w niej były, dostrajały się do zewnątrz, do zewnętrznych czynników, które później dawały jej to odczucie, które ona mogła ukierunkować na zewnątrz albo do wewnątrz siebie. Dobrze, dobrze. Zapytaj Elenkę, czy czuje jakieś więzy energetyczne, energetyczno-karmiczne z innymi istotami ludzkimi. Tak, tak, czuję. Czuję je i chyba ona się tych więzów bała. Okej, dobrze. Czy jest gotowa wezwać wszystkich, z którymi jest połączona energetycznie? To tak. Niech to zrobi na 1, 2 i 3. Już. Dużo się pojawiło? Tak. Okej. Dobrze. Czy z tego życia też rozpoznaje? Tak, ale bardziej z przeszłych żyć się nazbierało jakichś Okej. takich sytuacji konfliktowych na przykład gdzieś, co zostało przy niej, co powodowało, że ma wyrzuty sumienia i na podstawie tych emocji, w odniesieniu do poprzednich jakichś zdarzeń, ona może się obawiać podświadomie, że coś takiego może ją spotkać i teraz. Dobrze, dobrze. To chciałabym, żeby zlokalizowała już te wyrzuty sumienia, znalazła, żeby znalazła jeszcze ze dwie, trzy inne emocje, na których właśnie to się wszystko zbudowało, te więzy. Co jeszcze odczuwa najsilniej w tych połączeniach? No, lęk przed tym. Dobrze. Przed tym, co potencjalnie może co potencjalnie. Zaistnieć. Dobrze. Aż sobie, że jest możliwe, bo zaistniało wcześniej. Okej. Czy w takim razie jest gotowa to rozpuścić i te więzy też przeciąć, tak żeby ją już nie ciągnęły, żeby się nie pojawiały z nagła i rezonowały w jakiś dziwny sposób z nią? Dobrze, to w takim razie niech zlokalizuje wszystkie te powiązania, niech zobaczy, gdzie te nitki, czasami są to niteczki, czasami mogą być to grube sznury, które łączą bardzo silnie. Niech to wszystko zlokalizuje i kiedy policzę do trzech, po prostu wypuści te emocje i rozpuści te więzy. A jeden, dwa i trzy. Niech to zrobi. Zrobiła? Tak. Uwolniła się? Dobrze. To może wszystkich wypuścić. Każdy wychodzi do swojej przestrzeni. Na jeden, dwa i trzy. Poprosi Lenkę, żeby sprawdziła, czy ma w sobie jakiekolwiek traumy, pozostałości traum. Tak, ma. Dobrze. Czy te traumy są właśnie związane z lękami? Z wyrzutami sumienia, ze złością? Też. Też. Co jeszcze tam przeważa? Takie głębokie takie emocje związane z sytuacjami bardzo takimi trudnymi, które wywoływały w niej reakcje, których ona w sobie nie znała i sama była zaskoczona, że potrafiła tak zareagować. Nie dość, że sytuacja ją straumatyzowała, to jeszcze jej reakcja dodatkowo sprawiała, że winę za to, co jej zrobiono, przerzucała na siebie. Okej. Dobrze. Dobrze. Czy jest gotowa teraz, żeby wyczyścić te wszystkie traumy, gdziekolwiek one są, w swojej pamięci komórkowej, w jakichkolwiek miejscach swojego ciała też może odczuwać, że tam się zlokalizowały pewne, skrupowały się pewne traumy. Tak. Niech sprawdzi serce swoje. Niech sprawdzi, czy tam się też ulokowały jakieś traumy. Są? Dobrze, dobrze. To ja w tym momencie policzę do trzech i będę chciała, żeby Lenka po prostu
swoją decyzją, intencją wykasowała te wszystkie traumy. Może spokojnie do tego używać swojego pięknego światła. Te wibracje, które już zna. Na jeden, dwa i trzy. Zrobiła? Tak. Złości, lęku, wyrzutów sumienia i taki lęk przed trudnymi sytuacjami. Zniknęło wszystko? Tak. Świetnie. Dobrze. Jak widzisz teraz lęka? No, jest taką dużą świadomością, bardzo jaśniejącą, taką, która wręcz jakby przestała mieścić się w tamtym miejscu, w którym była, tylko jest jakby w swojej takiej przestrzeni, w pełni siebie. Już wykreowała swoją przestrzeń, dobrze. To nie, jeszcze... nie wykreowała, nie? Ona się po prostu, ta przestrzeń dostroiła do jej częstotliwości i jest można w tym samym miejscu, ale na innych częstotliwościach. Świetnie. Tutaj warto też wspomnieć, że mama o niej zawsze mówiła i też mi to przekazała, że widzi lękę jako niesamowitą istotę. Mama też wszystko doskonale widzi. Dobrze, to w takim razie zapytaj lękę, co robimy z gadami. Gady odpadły od niej, bo w tej częstotliwości nie potrafiły się utrzymać. Świetnie, dobrze. Dobra robota, bym powiedziała. Naprawdę doskonała praca. Dobrze, to w takim razie już tutaj gadów nie ma. Zapytaj Lenkę, czy jest coś, co moglibyśmy dla niej zrobić. Może by chciała sama coś, jakieś procesy przeprowadzić teraz w sobie. Bardziej w przestrzeni fizycznej już teraz. Chcę doprowadzić do zmian, chociażby w umyśle, żeby tam pewne połączenia też rozpuścić, przebudować pewne połączenia, pewne nawykowe podejście do świata chcę zmienić. Świetnie, dobrze. Czy jesteśmy jej do tego potrzebni, czy już sama sobie da radę? Musi sama, to znaczy musi, ona chce sama się przekonać, to znaczy przekonać w takim sensie, że no umysł w pewien sposób musi przekonać w taki sposób, że daje sobie teraz ogromną dawkę miłości, bezpieczeństwa, spokoju, aby wygaszała pewne elementy, które się w umyśle będą budziły jeszcze właśnie jako reakcja, taka wyuczona reakcja na pewne sytuacje, to ona to będzie wygaszała po to, żeby nastąpiło inne spojrzenie na otaczający świat, na życie, na siebie samą nawet w fizyczności. Świetnie. Doskonale. Właśnie o to chodzi. Już teraz też wie, jak pewne rzeczy robić, bo wiedziała o tym, tylko w którymś momencie zapomniała. Okej. To w zasadzie chyba wszystkie, bo już o niepewność pytałam. Czy jeszcze jakikolwiek może mieć lęk w sobie przed nieznanym? Czy jakikolwiek lęk ma jeszcze w sobie? Nie ma lęku. Jest w niej bardzo duża świadomość. Świadomość no, wszystkiego, tak bym powiedział. To jest coś takiego, że takie poczucie, że rozumiem wszystko, wiem, ale nie na zasadzie, że przeczytałam, czy to na przykład tak z poziomu ego, że jestem już teraz, poradziłam sobie, to teraz jestem już taka mądra, że nic mi się nie stanie. To bardziej jest takie poczucie wewnętrzne tego, kim ona jest i rzeczywiście nie potrzebuje kręcić się w kółko, odtwarzać pewnych wzorców, powielać ich, tylko po prostu wie, że to jest.
Świetnie. I ona bardzo rozumie i chce dać sobie przestrzeń, nawet tutaj w tej fizyczności, na to, żeby właśnie teraz swojemu umysłowi przede wszystkim dać wyjść, bo wie ona sama, że przez to podejście, czy przez tą całą sytuację, w której była, skrzywdziła siebie bardzo mocno. Ona wie, że w fizyczności, która jest, kieruje się zupełnie innymi zasadami, jest trudniej odczuwać, bo jest ogromna ilość bodźców zewnętrznych i sprzecznych informacji, którą trzeba oddzielić od siebie, od tych odczuć wewnętrznych. Ona wie, że przez to, że nauczyła się tak odczuwać, to skrzywdziła siebie i teraz wie, że to należy poprawić. Dobrze, to ja już nie będę dawała żadnych mądrych rad, bo Lenka doskonale wie, co ma robić i w jaki sposób. Okej. Czy jest coś, co chciałaby powiedzieć mamie? Ukochać, nie powiedzieć, nie musi jej mówić. Ona wie, mama wie, mama czuje. Dobrze, o to chodzi. Świetnie. Czy jest gotowa, żeby zamknąć sesję? Tak. Świetnie, dobrze. To w takim razie, nie wiem, czy mama już wyszła wcześniej, czy nie. Nie. To czas na mamę, żeby przeszła do własnej przestrzeni na 1, 2 i 3. A w takim razie, Darku, ty, czas na ciebie też. Gotowy jesteś? Tak. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od Lenki. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od Basi. Wyjdź z tej przestrzeni. Rozłącz się i odłącz się od wszystkiego i od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji. Sprawdź siebie dokładnie, czy nie ma żadnych pozostałości energetycznych tej sesji w tobie. Jak już będziesz gotowy, to przejdź do swojej przestrzeni i wróć do swoich parametrów. I wypełnij się sam swoją własną, piękną energią. Podnieś sobie częstotliwości. Zharmonizuj wszystkie energie, tak żeby płynęły równo. A jak chcesz odczuwać coś, co sprawia ci przyjemność, to jest ten moment. Możesz to sobie zrobić tak, jak chcesz. I weź jeden głęboki oddech. Poczuj energię oddechu w sobie, w swoim ciele fizycznym, jak dociera do każdej twojej komóreczki. Regeneruje ją, dożywia, dotlenia i sprawia, że wszystkie komórki są zregenerowane, odmłodzone, witalne, iż czują się rzeźko. A ty powolutku wypełniasz się cały. Twoje ciało fizyczne, bo już wracasz, powoli wracasz do tu i teraz. Za moment powiem trzy i pstryk na ty, całkowicie już powrócisz do siebie, do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Witam, Darku. Wrócisz, Basiu, do nas głosowo? Tak, już jestem. Jak ty się czujesz? Dobrze, ale to było tak emocjonujące mocno, że pod koniec to już tyle miałam emocji po prostu, że niesamowite, naprawdę. Ale uparta ta moja córka. Co? No, widziałam, jak kiwałaś głową w pewnej sytuacji. Tak. Tak, rozpoznawała się. Tak, tak, dokładnie, po prostu. Niesamowite, naprawdę. Dobrze, to co? Za moment wyłączę nagrywanie, ale jeszcze przedtem zapytam Darka, czy się dobrze czuję. Dobrze. Jest w porządku? Okej, to fajnie. No i pytanie do ciebie, Basiu. Czy podzielisz się tą sesją? Tak, pewnie. Super, dziękuję bardzo. Czy możemy pokazać twój wizerunek, twoją twarz? Tak, oczywiście, nie ma problemu. Lokowanie produktu będzie. Lokowanie. No właśnie o to chodzi. Niech się produkt dobrze lokuje. Lokówkowanie.
lokówkowanie produktu. A niech to? Będzie. A niech będzie, oczywiście. Świetnie. Bardzo ci dziękuję za tę podróż. Podziękuj też Lence, bo piękna praca, piękna istota. Coś tam mówiłaś. Tak, tak, dokładnie. Ja to czułam zawsze, że ona po prostu jest niesamowita, naprawdę. Pomimo tych wszystkich blokad, które gdzieś tam miała, bo czułam te emocje, że gdzieś to w niej siedzi, chciałam z niej to wyrzucić, ona nie potrafiła tego zrobić sama. Teraz zrobiła wszystko sama, tak. Zobacz. Na swój sposób. Tak, po swojemu. Cudownie, tak, cudownie. Ale to zawsze tak miała. No. Bardzo się cieszę. Dobrze, to w takim razie ja wyłączam nagrywanie, jeszcze możemy sobie minutkę porozmawiać. Chcę ci jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Darku, tobie za wspaniałą pracę. Dziękuję. Na razie, pa, pa.